No i mamy piątek 13. To chyba już ostatni egzamin w tym roku. Zobaczymy, jak tam Damianowi pójdzie. Na razie śmiga ładnie. Listopada. Damian przed egzaminem. Bord Łódź, Yamaha MT-07. Dość zimno dzisiaj, ale super. Trzymamy za niego kciuki. Powinien sobie poradzić. Przypominam, że Yamaha MT-07, jak jest zimna, ma wysokie obroty w granicach 2000. No i wtedy trzeba zwrócić uwagę, jak robimy ustępy na trójce, że ta prędkość może nas zaskoczyć. Dlatego trzeba być na to przygotowanym. Odpowiednia pozycja, odpowiednie patrzenie. Ewentualnie jak coś, można sobie pomóc sprzęgłem w momencie wchodzenia w zakręt wcisnąć i w momencie skrętu, czyli jak jesteśmy na wysokości pachołka, odpuścić to sprzęgło. Czyli w tym momencie odpuszczamy sprzęgło. Tak? Przypominam, w tym momencie ewentualnie wciskamy, jeżeli by było za szybko wejścia w zakręt, a odpuszczamy w momencie, gdy skręciliśmy. Przy wykorzystaniu hamulca nożnego, choć nigdzie nie jest to zapisane, ale jest dużo łatwiej. Przypominam, że piąta bramka, reakcja obronna, czyli popatrzymy, podniósł wzrok, bardzo dobrze to zrobił, oto właśnie to. I slalom szybki. Pięknie, spokojnie zaliczone, bardzo fajnie. I ominięcie przeszkody będziemy realizować teraz, czyli kolejne zadanie egzaminacyjne. Przypominam, przejazd dwukrotny, ominięcie ma być raz z prawej, raz z lewej, na bramce wjazdowej ma być 50. I przypominam, między pierwszym a drugim przejazdem, tak przynajmniej jest w Łodzi, nie ma zatrzymania, bo jest to traktowane jako podparcie. To zaliczone. Najczęstszy błąd, jaki tutaj robimy, to się nie rozglądamy i omijamy dwa razy z tej samej strony. Prędkość nie jest raczej problemem. Mamy sobie hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu. Z 50 km na godzinę. Będzie hamował na sygnał do punktu. Tak, dobrze, jest ok. Dobrze pamiętać, żeby hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu. Zadanie dodatkowe. Z 50 km na godzinę na sygnał egzaminatora zatrzymujemy się na wysokości wskazanego miejsca. Przypominam, że po zatrzymaniu dobrze mieć już bieg numer 1, chociaż to nie jest oceniane. I jak ruszamy, trzeba pamiętać, żeby się rozejrzeć. Na mieście nawet zerknąć za siebie. I teraz hamowanie awaryjne, też z 50 km na godzinę, też na sygnał egzaminatora. Przypominam, zadania dodatkowe mogą być realizowane na placu lub ewentualnie na mieście. Na mieście, na słowo stop, rozpoczynamy hamowanie. Awaryjne z 50 na godzinę na sygnał egzaminatora, zadanie dodatkowe. Dobrze jest zbijać biegi do jedynki, chociaż to nie jest przez egzaminatora oceniane, ale pamiętajcie, życie nas oceni, tak? Mamy mieć odruch, żeby zawsze zatrzymać się na biegu pierwszym. No tak słabo ten przód był wciśnięty. Wykorzystujemy oba hamulce, ale przypominam, przedni hamulec jest hamulcem podstawowym, czyli tutaj nie boimy się, ciśniemy. Motocykl ma ABS-y, także ciśniemy. O tak, no.
Ale pamiętać, na lewą nogę schodzić. Jutro egzamin na Paweł. Trzeba jeszcze troszeczkę potrenować. Pogoda nie nastraja do treningu, ale przy takiej pogodzie, przy takich przechyłach nie należy bać się o przyczepność. Patrzmy, po lewej stronie mamy taką zatokę. Wykorzystaj wjazd w tą zatokę i zawróć. Wjazd w zatokę, wykorzystaj i zawróć. Dokładnie, czyli musisz ustawić się przy osi jezdni. Dokładnie, bo inaczej będzie źle. Jak od prawej to pojedziemy. Tak, i zawracamy, wykorzystując wjazd. I teraz na wyjeździe kierunkowskaz który? Prawy powinien być, bo zmieniamy kierunek. No, słuchaj, zmieniasz kierunek jazdy, nie pas ruchu, tak? Czyli wyjeżdżając z zatoki, wyjeżdżasz w prawo, a nie w lewo. No, no, dobra, jedziemy. Okej, okej. Nie odzywam się. Nie odzywam się to na wprost, chyba że znaki mówią inaczej. I tu klasyka gatunku. Zatrzymuj się, zatrzymuj się. Wracamy. Co ustaliłem, jak się nie odzywam na wprost, chyba że znaki mówią inaczej. No właśnie, to zawróć i doczytaj, dokładnie. Czy nie dotyczy, czy dotyczy? W prawo. No, jak na pierwszy raz w naszym mieście, bardzo dobrze. Bo tu często odwalają numer, nie ma linii, to sobie jadą, tak? Bardzo dobrze, Paweł. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Były to ostatnie jazdy na placu manewrowym i na mieście przed ostatnim egzaminem. Zapraszam w sezonie 2021.